staramy się bardzo dokładnie też korzystać z tych narzędzi badawczych. Więc poprosiłem, żeby przed przyjazdem do Elbląga, żeby podano mi dane z ostatnich dni. My badamy to na bardzo dużej próbie. Bardzo dużej. To są badania, których nie publikujemy, więc one są prawdziwe. No bo, no wiecie, no nie organizowałbym i nie finansowałbym jako partia polityczna badań po to, żeby mnie ktoś okłamywał. I te wyniki, które przyszły do mnie, jak wjeżdżałem, dokładnie jak wjeżdżałem do Elbląga, one pokazują bardzo wyraźnie, jak wielkie wyzwanie przed nami stoi, że szansa jest na wyciągnięcie ręki, ale nic nie jest rozstrzygnięte. W tych badaniach oni mają 34,9. My mamy 32,8. To jest niecałe 2% różnicy. Niecałe 2%. Mi to nie wystarcza, także wiecie, nawet jak się wam też pewnie. Ale to jest ciągle 2% przewagi PiSu nad Koalicją Obywatelską. Pozostałe trzy partie, te, które się liczą w rozgrywce, 9,7 ma Lewica, 9,5 ma Trzecia Droga, 9,3 ma Konfederacja, czyli no powiedzmy, każda z nich ma mniej więcej po 10%. Nie jest źle. Znaczy, gdyby tak się wybory skończyły i tak słowa, które tutaj wybrzmiały przed chwilą, października 15 pogonimy Kaczyńskiego, się spełnią. To tak czy inaczej.